Szczęść Boże Wszystkim. Witam w filmiku prezentującym mój program konwertera protokołów Modbus TCP/IP do Modbus RTU. Program powstał na potrzeby artykułu dla iautomatyka.pl. E program został napisany w języku C, a także z wykorzystaniem biblioteki Qt. Jest to program konsolowy. Zapraszam. Skompilujmy nasz program. W tym celu odpalmy Kurt Creator i kliknijmy Bramka Modbus. Jest to nasza aplikacja. Wybierzmy zestaw narzędzi, przy pomocy którego chcemy aktualnie skompilować tą aplikację. Następnie przełączmy tryb kompilacji w, dla Relays, czyli jest to wersja produkcyjna. I klikamy ikonkę młotka. Ikonka młotka, czyli zbuduj aplikację. Aplikacja zbudowała się pomyślnie, następnie należy wygenerować plik ustawień. W tym celu w notatniku stwórzmy plik ustawienia konf w katalogu z aplikacją. Ustawienia.conf. OK. Pierwszym parametrem jest to rodzaj transmisji, z jakim, przy pomocy którego skomunikujemy się z urządzeniem. Dwójka znaczy, że będzie to modbus RTU po, po komie szeregowym. 502 oznacza port, na którym stanie nasz serwer. Pozostałe parametry to parametry transmisji szeregowej. Nazwa portu, prędkość zapisu, ilość bitów danych. Plik z ustawieniami został stworzony. Teraz możemy uruchomić aplikację i play aplikacja zgłasza gotowość informując nas że serwer Modbus TCP postawiony a także połączenie właściwie otwarcie portu COM1 dokonało się prawidłowo Uruchamiamy program Modbus Master jest to symulator będzie to zadawał pytania dla urządzenia Modbus Slave Modbus Master komunikuje się po protokole TCP z naszą konsolową aplikacją natomiast nasza konsolowa aplikacja skomunikuje się po porcie szeregowym z programem tutaj, który widzimy Modbus TCP View po porcie szeregowym i to będzie symulator urządzenia Modbasa Przejdźmy teraz do zakładki Configure Jeszcze chwilka, 5000 to są adresy, które będziemy czytać Przejdźmy do zakładki Configure Tutaj widzimy, że aplikacja pracuje w trybie Slave czyli jest to symulator urządzenia i także przejęła port 40, COM 40. Z tyłu komputera mamy połączonym kablem RS-owym COM 1, jest to nasza konsola i COM 40 jest to symulator urządzenia Modbus RTU. OK. Kliknijmy ikonkę Connect. Widzimy, że w naszej konsoli zarejestrowały, zarejestrowało dwa, dwóch klientów Modbus TCP. Następnie możemy próbować ikonką odczytaj czytać poszczególne rejestry. Wpiszmy teraz do rejestru wartość 122, na dole 133 i możemy kliknąć ikonkę odczytać odczytaj w pierwszym się nic nie zmieniło natomiast drugi już odczytał wartości. Modbus TCP Master posiada ikonkę tzw. Tak scan. Są to te zapętone kółka, które pozwalają, że regularnie sam zapytowuje aplikację o nowe dane. Teraz możemy zmieniać wartości, np. 66, i patrzeć, że równocześnie te wartości zmieniają się w programie Q Modbus Master. Klikając ikonkę rozłącz, widzimy, że w naszej konsoli automatycznie licznik połączonych urządzeń się zmniejsza. Tak samo klikając ikonkę połącz, działa to w drugą stronę. Dziękuję za uwagę. Szczęść Boże, do usłyszenia.